Rozwiąż równanie 9x do trzeciej plus 18x kwadrat minus 4x minus 8 równa się 0. W tym zadaniu musimy pogrupować wielomian. W tym celu z pierwszych dwóch składników wyciągnijmy sobie 9x kwadrat. W nawiasie zostanie nam x plus 2, a z pozostałych dwóch czynników wyłączmy minus 4. W nawiasie zostanie nam x plus 2 równa się 0. Podkreślamy część wspólną, czyli wspólny nawias, i wyłączamy ten wspólny nawias na początek wyrażenia, a w drugim kwadratowym nawiasie spisujemy to, co zostało, czyli 9x kwadrat odjąć 4 równa się 0. Przyrównujemy do zera to, co jest w nawiasie pierwszym i to, co jest w nawiasie drugim. Czyli mamy x plus 2 równa się 0, czyli x równa się minus 2 lub 9x kwadrat minus 4 równa się 0. Czyli 9x kwadrat równa się 4, dzielimy przez 9x kwadrat, to są 4 dziewiąte, czyli nasz x to będą 2 trzecie lub x to będą minus 2 trzecie, bo równanie kwadratowe ma tutaj dwa rozwiązania. Czyli nasze odpowiedzi, nasze rozwiązania to będą x równa się, i wymienimy po kolei, najlepiej w kolejności rosnącej, minus 2, minus 2 trzecie, oraz 2 trzecie. To jest odpowiedź.